Patryk Wega ogłosił, że ma aż 11 swoich produkcji do 2023 roku. Czy zobaczymy cię w którejś z nich? Nie mam pojęcia. Bardzo bym chciała, dlatego że zagrałam już u Patryka Wegi w serialu Instynkt. To był taki serial w Telewizji Polskiej, chyba na Dwójce, z Danutą Stenką w roli głównej. Ja zagrałam w jednym z odcinków. I bardzo mi się podobała praca z Patrykiem Wegą, dlatego że on ma inne, dosyć takie specyficzne podejście do aktora, żeby go otworzyć, jeśli chodzi o trudne emocje. I ja bym bardzo chciała wziąć udział w jakiejś kolejnej produkcji Patryka. A czy tak się stanie? Nie mam pojęcia. Ja jestem otwarta, zapraszam do współpracy. A jesteś gotowa na jakieś drastyczne zmiany w wizerunku? Myślałam o tym. I na pewno byłabym w stanie na przykład przefarbować włosy na ciemny kolor. Byłabym w stanie przyciemnić się na, jeśli chodzi o moją skórę, karnację, bo wiadomo, mamy teraz opalania nadtryskowe, które tak nie niszczą skóry, więc jestem na to gotowa. Jeśli chodzi o przytycie, to nawet z bardzo wielką chęcią nie udałoby mi się tego zrobić, dlatego że mam taki rodzaj sylwetki, która bardzo ciężko przybiera nowe kilogramy. Kiedyś nawet zrobiłam sobie sama taki test, że jadłam codziennie fast foody i jedyne co, to mi się udało przytyć 2 kilo, więc myślę, że to w moim przypadku byłoby ciężkie. Nie chciałabym ścinać włosów, nie chciałabym jakby golić głowy na łyso, bo uważam, że to później mogłoby mi zabrać paradoksalnie bardzo dużo innych propozycji, jeżeli te włosy by mi odrastały i no już nie do każdego projektu bym wtedy pasowała. Także jakieś farbowanie, zmiana koloru skóry może być.